Dzień dobry, witam Państwa, ja nazywam się Jakub Jakubczak i jestem analitykiem sektora Food and Agri w banku BNP Paribas Polska. W dzisiejszym materiale postaram się Państwu opowiedzieć o trochę o łańcuchu wartości, o głównych segmentach łańcucha wartości przetwórstwa warzywno-owocowego oraz z problemami, który, z którymi według mnie, według nas przetwórcy polscy powinni sobie poradzić w najbliższej przyszłości, aby ten sektor dalej się rozwijał i osiągnął wyższą rentowność, wyższą zyskowność. Tak więc, jeżeli spojrzymy na to, jak wyglądają trzy kluczowe segmenty łańcucha wartości, przetwórstwa warzywno-owocowego, to zauważamy pierwszy, czyli produkcję pierwotną, czyli produkcję wsadu. Do produkcji, czyli warzywa i owoce, drugą samo przetwórstwo, które możemy podzielić na przetwórstwo B2B, B2C oraz przetwórstwo z przeznaczeniem na eksport oraz trzecią, czyli detal, czyli całą tą funkcję powiedzmy sprzedaży i tego jak te przetwory pojawiają się na półkach. Problemy, o których wspominałem, i raczej można powiedzieć też lepiej wyzwania, które stoją przed przetwórcami, bardziej są w tych pierwszych dwóch segmentach, czyli w segmencie produkcji pierwotnej oraz w segmencie, w segmencie samego przetwórstwa. Tak więc przechodząc do segmentu, segmentu produkcji pierwotnej, produkcja pierwotna w Polsce, jeżeli chodzi o, o wsady do przetwórstwa, również się zmienia. Jeżeli spojrzymy na to, jak w ostatnich latach, czy w ostatnim dziesięcioleciu układały nam się poziomy produkcji warzyw oraz owoców, Zauważymy, że w przypadku warzyw poziom produkcji warzyw gruntowych, czyli są to warzywa, które najbardziej przetwórcy interesują, ponieważ to właśnie one głównie do przetwórstwa są kierowane, spadła dość znacząco. W 2013 roku było to około 4,7 miliona ton zebranych warzyw gruntowych, z kolei w roku 2022 było to zaledwie 3,9 miliona ton warzyw gruntowych zebranych przez polskich rolników. W przypadku owoców widzimy odwrotną sytuację, czyli widzimy, tak zwa, czyli widzimy wzrost produkcji owoców, szczególnie owoców z e, krzewów e, i owoców, czyli owoców miękkich, czyli tych, które głównie przeznaczane są do przetwórstwa w Polsce. Tutaj z kolei mówimy o wzroście z około 3,7 milionów ton w roku 2014 do Prawie 4,6 w roku 2022, także znaczący, znacząca zmiana. Ale jakie to ma przełożenie i co to tak naprawdę znaczy dla przetwórców warzyw i owoców w Polsce? On znaczy to wiele. Mówimy tutaj o biznesie, który w Polsce nadal jest mimo wszystko niskomarżowym biznesem, gdzie tak naprawdę każdy koszt się liczy. Tak więc zmiana cen, która często w Polsce w większości jest powiązana właśnie ze zmianą poziomów produkcyjnych. Może doprowadzić do tego, że przetwórcy albo będą zmuszeni do pozyskiwania, pozyskiwania surowca za granicą, co może dołożyć dodatkowe koszty, bądź też będą zmuszeni do zmiany całej, całego profilu swojej działalności w celu uratowania marży bądź przejścia na wyższy poziom marżowości. Także to będzie jedno z kluczowych wyzwań, jeżeli chodzi. O samą produkcję pierwotną um, dla producentów w najbliższych latach. Jeżeli przejdziemy do drugiej części łańcucha, do drugiego segmentu, czyli do samego już przetwórstwa, tutaj z kolei wyzwania są dwa. Pierwszym wyzwaniem jest dość duża zmienność i generalnie utrudnienie w planowaniu kosztowym i, wolu i zasobowym, jeżeli chodzi o same owoce i warzywa w Polsce. Jeżeli spojrzymy na to, jak układały się, jak zmieniają się ceny warzyw i owoców w Polsce w porównaniu z innymi produkcjami rolno-spożywczymi, niewarzywno-owocowymi czyli na przykład mięsem zbożami, to zauważymy, że współczynnik zmienności, czy ta zmienność ceny w przypadku warzyw i owoców jest często dwukrotnie wyższa niż w przypadku właśnie niewarzywno-owocowych produkcji. Co sugeruje, że no ta cena jest dużo trudniejsza do przewidzenia i dużo trudniejsza do zaplanowania przez potencjalnego przetwórcę, tak więc można powiedzieć, że przetwórca żyje z dnia na dzień, od skupu do skupu, tak więc ciężko jest mu coś planować, coś planować na przyszłość. Z drugiej strony same ceny również są w trendzie wzrostowym i w najbliższych latach nadal będą. Biorąc pod uwagę to, jak wzrosły koszty produkcji warzyw i owoców w Polsce, od roku 2018 do roku 2022 wzrosło nawet one o 50 do 60%, tak więc mówimy tutaj o, o wzroście, który, wzroście kosztów, który w pewien sposób i w dużej części będzie na tego przetwórcę finalnie przeniesiony, tak więc tutaj przy, przenosimy, przenoszone są koszty na, na przetwórcę, który już teraz operuje na dość niskiej marży. Drugim wyzwaniem będzie oczywiście wzrost cen energii, też wysokie poziomy cen energii. Od roku 2020-2021 obserwujemy na rynkach energetycznych znaczny wzrost cen, cen surowców energetycznych, co jest gazu, węgla i innych. Co prawda te ceny w ostatnich, w ostatnich miesiącach nam się względnie ustabilizowały, jednak nadal mówimy o poziomach o 70-80% wyższych niż w, w latach ubiegłych, czy też przed 2021 rokiem. Przetwórstwo ma to, się, ma to do siebie, że jest to mimo wszystko bardzo intensywny energetycznie, bardzo intensywny energetycznie segment produkcji rolnej, zarówno od samej strony produkcyjnej, jak i potem dalszego przechowywania tego surowca, czy to w mroźniach, czy w chłodniach. Tak więc w najbliższych miesiącach nie zapowiada się, czy też w najbliższych latach nie zapowiada się na na spadające mocno ceny, ceny energii, czy też, czy też środków produkcji energii. Tak więc dla przetwórców kluczowa będzie optymalizacja energetyczna, transformacja energetyczna i dywersyfikacja źródeł energii dostępnych tak, żeby po raz kolejny nie doświadczyć tego szoku energetycznego, który miał miejsce na rynku w roku 2021 i w roku 2022. Tak więc mówimy tutaj o kilku kluczowych, trzech, powiedzmy, kluczowych wyzwaniach, przed którymi przetwórcy stoją i których, których, z którymi zmaganie się no, będzie instrumentalne do tego, żeby ten sektor w najbliższych latach się rozwijał, żeby osiągnął wyższą rentowność, wyższą marżowość i zdobył też potencjalnie nowego konsumenta, do którego wcześniej dostępu nie miał. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę miłego dnia.